lat. Ostatnio o muzyce disco polo pisze się i mówi bardzo dużo. Jedni uwielbiają ten gatunek muzyki, drudzy wolą na przykład rock'n'rolla. A co o disco polo mówią i myślą znani i lubiani? Panie Adzie, czarną kawę i dwa pączki, poproszę. Państwo nie wiedzieli, że ja jestem dyrektorem firmy, ale w tym sprawie naprawdę nic nie wiadomo. Dzisiaj mam powiedzieć na temat muzyki disco polo. Więc ja chciałem powiedzieć, że nie słucham muzyki disco polo, ale przy sobocie po robocie włączę sobie telewizor i... No to było... Wiesz, co chcesz? Przyznam dzisiaj swoje szare niedźwiedzie. Nagrody niedźwiedzia przeciwnika muzyki disco polo dla wykonawców tego gatunku. Nie, proszę się nie spodziewać za dużo. Starego niedźwiedzia otrzymuję oczywiście szarża, ponieważ znam ją osobiście. Spotkaliśmy się kiedyś w Chicago. Ale poważnie mówiąc, osłabiają mnie niektóre teksty. Myślę, że teksty to jest taka pięta achillesowa tej muzyki. Bo ja nie mam nic przeciwko muzyce w ogóle. I myślę, że każdy powinien słuchać takiej muzyki, na jaką zasługuje, oraz takiej muzyki, jaka sprawia mu przyjemność, radość i tak dalej, i tak dalej. No to, że teksty są o siedmiu zbójach, że wideoklipy są takie, że czasami płakać się chce. Ja myślę, że niektórzy artyści powinni najpierw pomyśleć troszeczkę o tym, jak powinien wyglądać wideoklip, przejrzeć się także w lustrze. Ja na przykład zrezygnowałem z telewizji, bo wiem, jak wyglądam. I wtedy być może... Ale po co ja to mówię? Wiadomo, że płyty sprzedają się w ilości 500 000 egzemplarzy każda, więc w zasadzie czy ja powiem dobrze, czy źle, chociaż dzisiaj w takim towarzystwie, to i tak nie będzie miało specjalnego znaczenia. No i właśnie to jest moje zdanie na temat muzyki disco polo, a tak naprawdę to polecam Państwu Kanty Wschodnińskiego Roka albo Mały Leksykon Nudziarzy. Pewnie też część słuchaczy muzyki disco polo włączy sobie radio, żeby posłuchać czasami czegoś innego. Program.